Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem Trójki jest Szymon Szynkowski-Welsenk, nowo powołany minister do spraw Unii Europejskiej. Pierwsza wizyta w mediach, panie ministrze, po nominacji. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Miło mi gościć w poniedziałkowy poranek właśnie w Trójce. Nam również jest miło, kiedy załatwi pan pieniądze z funduszu odbudowy. Donald Tusk mówi, że jak będzie miał wpływ na władzę po wyborach, to zrobi to z dnia na dzień. Włączam się w tej chwili w te prace, które trwają i ponieważ Polsce te pieniądze się zgodnie z traktatami należą, moim zadaniem jest wyjaśnić, dlaczego te traktaty, te zobowiązania unijne nie są po stronie unijnej realizowane. Bo jasne, to jest sytuacja. Unia mówi, że jest problem z sądownictwem i tutaj czytamy w Rzeczpospolitej, że problem z sądownictwem dotyczy nie tylko pieniędzy z funduszu odbudowy, ale także pieniędzy z funduszy spójności. W związku z tym nie dostaniemy żadnych pieniędzy, jeśli nie naprawimy sądownictwa. Tak mówi korespondent Rzeczpospolitej, jeden z rzeczników Komisji Europejskiej. W tej chwili oczywiście mam świadomość, jakie są tendencje po stronie instytucji europejskiej, jakie wypływają z tego możliwe zagrożenia. Natomiast moim zadaniem jest zrobić wszystko, żeby te zagrożenia się nie zrealizowały. I to stawiam sobie jako w tej chwili jeden z głównych celów, żeby instytucje europejskie były przekonane z jednej strony o tym, że Polska po stronie swojej wypełnia swoich zobowiązań, bo ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. No, miałem rzeczywiście na razie kilka dni czasu, żeby bardziej szczegółowo się z tym zapoznać, ale już w tej chwili po tej wstępnej lekturze wypełniania po stronie polskiej zobowiązań, mam pełne przekonanie, że te zobowiązania po stronie polskiej są wypełniane, bądź będą w najbliższym czasie wypełnione. Ale co, udowodni pan czarno na białym, że zapisane jest tak i tak, że w innych krajach jest tak i tak i że nie ma tam żadnych zastrzeżeń, a jest system podobny, czy na podobnych zasadach i tak dalej. Tak dokładnie jest. To znaczy nowelizacja wdrożona w czerwcu tego roku, jak chodzi o nowe rozwiązania, ta prezydencka dotyczące sądownictwa. Cały szereg wątpliwości instytucji europejskich uchyla. Rozwiązuje Izbę Dyscyplinarną, wprowadza nowy system możliwości, też wprowadza tak zwany test niezależności sędziego. To są wszystko rozwiązania, które wychodzą naprzeciw tym wątpliwościom zgłaszanym przez instytucje europejskie. I teraz jest raczej co innego ważne, żeby wreszcie instytucje europejskie rozpoczęły wywiązywanie się ze swoich zobowiązań. To jest dzisiaj mój cel. To znaczy z jakich zobowiązań? No, właśnie z płatności w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Te sygnały płynące ze strony instytucji europejskich do tej pory, one w tym sensie, można powiedzieć, były niepokojące, że stawiały pod znakiem zapytania wywiązanie się ze zobowiązania także tego, które tutaj przewodniczą Komisji Europejskiej zadeklarowała, będąc w czerwcu w Polsce. Na coś się umówiliśmy. Tak? To jest w organizacjach międzynarodowych, że traktaty to jest ta bazowa umowa, no i później są, że tak powiem, różnego rodzaju porozumienia. Skoro jedna strona dotrzymuje tego porozumienia, druga również powinna się wywiązać z niego. Ale tutaj jest powołanie się na różne przepisy, na kartę praw podstawowych, na artykuły, ja już w tej chwili nie będę ich cytować, z których ma wynikać, że my się z tych podstawowych swoich zobowiązań jako członek Unii Europejskiej nie wywiązujemy. No i tutaj dochodzimy do drugiego elementu, to znaczy rozmowa z poszczególnymi stolicami. Znaczy nie może być tak, że z jednej strony mamy ramy traktatowe, które są dość jasne i w ramach których Polska powinna fundusze otrzymać, z drugiej strony są naciski polityczne, są kryteria niejasne, nietransparentne, polityczne i zarzuty także polityczne, w związku z którymi my tych środków nie otrzymujemy. Wiemy, że są te najważniejsze stolice, które patrzą niechętnie na rząd konserwatywny w Warszawie i bardzo często ze strony tych stolic płyną sygnały do instytucji europejskich, które później przekładają się na decyzje. To jest sytuacja nie do zaakceptowania. Z którymi stolicami chce pan rozmawiać? Oczywiście Berlin jest dzisiaj tą stolicą, z którą należy przede wszystkim rozmawiać. To tam, jak w wielu innych przypadkach, także i w tym, jest ten najważniejszy klucz do decyzji podejmowanych w tej Czyli sprawie. To właśnie Berlin blokuje środki europejskie, właśnie nasze wspólne środki na pewno Polski? Nasz sąsiad, największy kraj Unii Europejskiej, ma bardzo istotny wpływ na podejmowane w Unii Europejskiej decyzje i także tendencje, które widzimy w Unii Europejskiej. Te tendencje, które pojawiają się nie tylko w tym obszarze, ale znamy przecież także te propozycje kanclerza Scholza dotyczące federalizacji Europy. One są dla nas nieakceptowalne, ale chcemy w dialogu te sprawy wyjaśniać. Ale one zawierają taki pewien, powiem kolokwialnie, myk, że wtedy Ukraina byłaby przyjęta, wtedy inne kraje
kraje, które się starają o członkostwo, byłyby przyjęte. No i wtedy można by było podejmować decyzje już nie jednomyślnie, ale właśnie większością głosów, częściej niż to się dzieje do tej pory. W kluczowych sprawach decyzje powinny być podejmowane na zasadzie jednomyślności. Na tym w ogóle, można powiedzieć, bazowała Unia Europejska, kiedy ta organizacja była zakładana, na zasadzie wzajemnego zaufania, jednomyślności, poszanowania suwerenności państw. I my się odwołujemy do tych historycznych korzeni Unii Europejskiej. To inni szukają gdzieś, że tak powiem, eksperymentów. My odwołujemy się do tych zasadniczych korzeni Unii Europejskiej. Czyli pana plan pracy to są spotkania w stolicach europejskich na najbliższe tygodnie, miesiące, tak? Tak, jutro wybieram się na Radę Ogólną do Luksemburga. To jest spotkanie ministrów właśnie odpowiadających za sprawy europejskie. Ten tydzień jest w ogóle dość intensywny, bo później jest Rada Europejska. Będę towarzyszył panu premierowi na spotkanie. No właśnie, to teraz Rady zapytam o tę Radę. Czy ta Rada będzie, że tak powiem, decyzyjna? Czy tam mogą zapaść decyzje co do sankcji wobec Białorusi? To znaczy, ta Rada Europejska na pewno będzie zajmowała się w pierwszej kolejności tym, co dzieje się na Ukrainie. Widzimy, że jest eskalacja tych działań, uderzenie w cele cywilne, kolejne już dzisiaj od rana, ekonomicznymi skutkami. Polska postuluje również i będzie postulowała na tej Radzie, żeby również odnosiła się do kwestii kolaboracji reżimu białoruskiego z Federacją Rosyjską. Czyli zaostrzenie sankcji jest jak najbardziej w naszym interesie i takie jest. Uważam, że nie można pomijać z horyzontu tego faktu, że Białoruś współpracuje z reżimem Władimira Putina. To jest rzecz z punktu widzenia Polski, którą powinniśmy podkreślać i będziemy podkreślać. A propos tych rozmów ze stolicami, no to FAS na przykład pisze, że pan tutaj, pana powołanie to jest zaostrzenie relacji z Brukselą. No to pewnie według tego, co pan mówił wcześniej, także relacji z Berlinem. Tak jest czy nie? No, to jest ocena niemieckich mediów. Moje powołanie wiąże się z naturalnym pewnym cyklem zmian. Pan minister Konrad Szymański był 7 lat ministrem, absolutnie no tak, ale był z pełnymi, merytorycznymi kompetencjami. Zaskakuje mnie nieco takie upraszczanie tego zestawienia. Ja miałem okazję z ministrem Konradem Szymańskim współpracować i to oczywiście nie znaczy, że się z nim we wszystkich sprawach dotyczących oceny polityki europejskiej zgadzam. Natomiast na pewno jest wiele rzeczy merytorycznych, które wymagają kontynuacji. Pewnie jest też kilka, gdzie akcenty można rozłożyć nieco inaczej. Natomiast takie upraszczanie, ja też spotkałem się z takim, na przykład z taką tezą, jakoby wprowadzenie mnie, czy nominacja moja miała być wymierzona w premiera Mateusza Morawieckiego. No muszę powiedzieć, że jest to zupełnie sugestia niebywała. Znaczy to propozycja właśnie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Z niej wynikła ta nominacja. Ja od lat jestem no może nie najbliższym, bo to premier może określać, kto jest jego najbliższym współpracownikiem, ale jak sądzę bliskim współpracownikiem pana premiera, do którego premier ma zaufanie, jest to pewna, można powiedzieć, naturalna rzecz, że właśnie to premier proponuje to stanowisko, więc ja będę starał się jak najlepiej panu premierowi, towarzysząc, pomagać mu rozwiązywać różne wyzwania europejskie. Rozumiem, ale a propos jeszcze tego opisu pana jako tego jastrzębia, czy będzie pan w rozmowach z Unią Europejską, ze stolicami, jak pan mówi, taką reprezentował opcję, nie, jeśli chodzi o te nasze przekonania co do słuszności tego, co robimy, to nie oddamy ani guzika, czy jest jakieś pole do kompromisu. Czy na pewno należy zarysować pewne linie? Na pewno należy zarysować tą linię, której nie wolno przekroczyć, żeby móc mówić o tym, że Polska cały czas podejmuje suwerenne, broniące swoich praw decyzje. I ja uważam, że zarysowanie takiej linii w relacjach z instytucjami europejskimi jest niezwykle ważne. To prawda, że starałem się zawsze w relacjach dwustronnych, także właśnie z Niemcami, gdzie to moje doświadczenie jest największe, bo do tej pory na tym kierunku, można powiedzieć, byłem wyspecjalizowany i aktywnie, najbardziej aktywnie działałem, żeby zawsze ta rozmowa z jednej strony była dialogiem, ale żeby była dialogiem partnerskim, żeby była dialogiem dwóch suwerennych państw i tak będzie to z instytucjami europejskimi. Polska będzie twardo broniła swoich kompetencji osadzonych w traktatach. Panie ministrze, premier Mateusz Morawiecki mówił na zlocie prawicowych partii w Madrycie tak, biurokraci brukselscy rozszerzają swoje kompetencje bez jakichkolwiek podstaw traktatowych, nie możemy na to pozwolić. W ten sposób będą w stanie tak naprawdę stworzyć transnarodową bestię i do mediów
przebił się taki nieco wyostrzony przekaz, że polski premier nazywa Unię Europejską bestią. To panu pomoże w dokonaniu tego przełomu, o którym się mówi? Znaczy, to jest właśnie to uproszczenie, bo nic takiego nie padło. Premier jasno mówił jakie są tendencje, ale prawda? Ale padło to, co ja zacytowałam trafnie. Tak, ale zwracam uwagę... Było, że nazywa Unię bestią. No właśnie, już. Więc to było absolutnie zbyt daleko idące uproszczenie. Premier mówił o tym, że jeżeli te tendencje, które rzeczywiście w Unii Europejskiej są bardzo silne, dotyczące federalizacji, miałyby zwyciężyć w tej dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, to w przyszłości rzeczywiście ta Unia Europejska nie będzie taką organizacją, której my byśmy sobie życzyli. Do tego, do tej pesymistycznie postrzeganej przyszłości ewentualnej premier się odnosił. Czy takie zdecydowane wypowiedzi panu pomogą? Czy to jest taki dobry wstęp do pana rozmów? Czy to w ogóle jest obojętne? My musimy zdecydowanie stawiać sprawy. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy w czasach wielkiego geopolitycznego wyzwania. Jeżeli w czasach tego geopolitycznego wyzwania nie będziemy jasno rysować linii naszych oczekiwań, linii naszych rozczarowań i także tego, co dla nas z naszego punktu widzenia jest priorytetowe, to nie osiągniemy swoich celów. W związku z tym tutaj premier absolutnie też jasno właśnie te kanty zarysował. Politycy Solidarnej Polski mają w tym tygodniu złożyć projekt ustawy o zawieszeniu systemu ETS na czas wojny. Ja rozumiem, że to chodzi o zawieszenie przez Polskę, no bo innej możliwości chyba nie ma, jeśli chodzi o polskie ustawodawstwo. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby państwo członkowskie jednostronnie zawiesiło udział w tym systemie? Ja mogę powiedzieć, że na forum europejskim my od dłuższego czasu domagamy się tego, żeby zamrozić cenę uprawnień ETS na poziomie nieco ponad 30 euro, ponieważ nie może być tak, że w czasach szalejących cen energii i bardzo trudnej perspektywie, bardzo trudnej zimy, istotną częścią ceny energii jest właśnie sztucznie narzucony przecież system handlu uprawnieniami do emisji. W związku z tym ten kierunek jest obecny w obozie Zjednoczonej Prawicy. Czy to realizować w taki sposób, jak proponuje to Solidarna Polska, to jest bardziej kwestia propozycji krajowej. Ja odnoszę się do poziomu europejskiego. Tam rzeczywiście uprawnienia ETS Jest możliwe, że powstanie taka silna koalicja, która będzie w stanie doprowadzić do zawieszenia czy do modyfikacji tego systemu. Pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście grupa krajów podobnie o tej sprawie myślących rosła i jest wśród części krajów zrozumienie w tej sprawie, bo wszyscy mierzymy się w Europie z wysokimi cenami energii. A na koniec chciałam zapytać już coś spoza pana obecnej działki. Dlaczego w nocie dyplomatycznej nie ma słowa reparacja, jak twierdzą politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy zrobili taką interwencję poselską w MSZ-cie? Tak, to dość groteskowa historia z tą rzekomą interwencją poselską, ale nie będę się do tego w tej chwili odnosił. Zwracam uwagę. Nie chcę szczegółowo mówić o treści noty, nie mamy czasu, ale to też ale nie jest dobra praktyka jest dyplomatyczna. Reparacje. Natomiast zwracam uwagę, że termin odszkodowania jest znacznie terminem szerszym. Obejmuje nie tylko reparacje, ale obejmuje cały szereg możliwych świadczeń związanych także odszkodowania indywidualne. Tak, oczywiście. Także odszkodowania dla osób indywidualnych, także zwrot zagrabionych dóbr kultury, restytucja mienia i tak dalej. W związku z tym termin odszkodowania jako szeroki obejmuje wszystkie te kwestie, także reparacje. Dziękuję bardzo. Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.